Witam ponownie, tu Ania Olszak. Kolejny case przy obliczaniu czasu. Tym razem założenie jest takie. Mamy obliczyć czas miejscowości leżącej na zachodzie w sytuacji, kiedy mamy dwie różne półkule. No i uwaga. Pierwsza miejscowość leży na półkuli zachodniej. Wartość długości geograficznej 52 stopnie 30 minut. Nie znamy tutaj godziny. Natomiast godzinę znamy na wschodzie, jest to 9:45, w miejscowości położonej na 37 stopniu i 30 minutach długości geograficznej wschodniej. Więc uwaga, pierwsza nasza czynność, szukamy różnicy długości geograficznej, czyli tak naprawdę interesuje nas cały ten odcinek, to znaczy, że musimy dokonać sumowania. 52 stopnie 30 minut, dodać 37 stopni 30 minut. Czyli stopnie do stopni dodamy, mamy 89, minuty do minut mamy 60. Wiadomo, że 60 stopni to 1 minuta, więc sumujemy wszystko, wychodzi nam 90 stopni. Akurat fajnie wyszło, nie ma żadnej reszty, więc będzie łatwo się liczyło. Wiemy, że 1 stopień odpowiada 4 minutom i zadajemy sobie pytanie, ile będziemy mieli minut w sytuacji, kiedy mamy 90 stopni. Wykonujemy na krzyż działania i okazuje się, że nasz x to 360 minut. Te 360 minut dzielimy przez 60 minut, ponieważ chcemy uzyskać godziny. No i uzyskujemy wartość znowu bez reszty 6 godzin. No i teraz wiemy, że to jest różnica czasu. I uwaga! Jeżeli mamy godzinę 9:45, a nie znamy godziny w miejscowości leżącej na zachodzie, to musimy naszą różnicę odjąć od tej godziny. Dlatego, że na zachodzie będzie godzina wcześniejsza. No i jeżeli oczywiście od 9:45 odejmiemy te 6 godzin, uzyskujemy godzinę 3:45. I to jest prawidłowy, przepraszam, wynik. Mam nadzieję, że wyszło Wam tak samo. Pozdrawiam.